Witam człowieczki. Tak jak widzicie na opisie, na miniaturce i na tytule i tutaj na początku filmiku otwieramy sobie dzisiaj nowe słuchaweczki Razer Black Shark V2 Pro. Są to nowe słuchaweczki wireless, czyli bez kabelka, tak jak klawiatura, bo przechodzę w sumie na tą technologię, bo jest dużo wygodniej i nie będziemy okłamywać się. I co? I dlaczego nie wziąłem Logitech, tak jak poprzednie, bo chciałem przejść na jedno, a to dlatego, że te nowe Logitechy, jak one się tam nazywały, G Pro 2 bodajże, X2, jakoś tak, nowe zobaczycie w montażu, wziąłem te dlatego, że mikrofon. Niby w Logitechach mamy mikrofon Blue od tej firmy, która robi znane mikrofony typu Blue Snowball, typu Blue Yeti, dużo bardziej popularny. To ma dużo gorszy mikrofon niż te tutaj. Jak widzicie, bardziej popularna wersja jest w wersji białej, tak jak widzicie to na ekranie tam. No, polecam, dobrze tłumaczy i przede wszystkim bardziej wchodzi w detale i tak dalej, szczegóły. Ja tutaj robię wam przede wszystkim unboxing tego, zobaczymy co jest w tym i zobaczymy sobie wersję właśnie czarną, która bardziej pasuje do wszystkich moich rzeczy. Okej, okay. No jedyne co mogę powiedzieć to jest to, że są wireless, że bardzo dobrze, tutaj jest Hyperspeed, trochę można to porównać do Lightspeed od Logitecha, no i ogólnie dźwięk i tak dalej. Co prawda jakość dźwięku jest gorsza, ale jakość mikrofonu jest dużo lepsza i mi się to przyda chociażby do otwierania kart Pokemona czy innych tam unboxingów. Okej, okay. Także tutaj macie wszystkie takie parametry, ale nie będę wchodził w szczegóły. Robimy unboxing, sobie odkleimy tutaj pyk i otwieramy pudełko. Tak w ogóle się prezentuje pudełeczko, standardowo Razer. Ładnie, clean. Okej. Okay. No ja tam mniej więcej wiem co i jak jest w tych słuchawkach, ale nie jestem profesjonalnym jeszcze doświadczonym w tym temacie osobnikiem, także no. Okej, okay, tak wyglądają te słuchaweczki właśnie. Powiem wam w dotyku po pierwsze, no co prawda przez rękawiczki, to bardzo fajne. Tutaj widać ładną gąbeczkę, jest to memory foam. No i tak to wygląda. Takie właśnie mi się podobają te, dlatego że nie ma zbytnio tych szczegółów zielonych i tak dalej, które robią takie o gaming, gamer i tak dalej. Tak samo jak nie ma LEDów i w ogóle LEDy już się przejadły, moda na nie minęła, dlatego zrobili takie ładne oto słuchaweczki. Przesuniemy sobie na razie to. Tutaj zobaczymy, jest wejście na mikrofon. Nie, chyba że to będzie na jacka. Tutaj mamy ładowanie, tutaj wyłączenie i włączenie mikrofonu. Tutaj mamy włączenie i wyłączenie. Oczywiście słuchawki się po jakimś czasie same włączają i to by było na tyle. I jeszcze mamy tutaj ściszenie i zgłaszanie. No, tak to wygląda. Nie są to wersje 2023, niestety. Myślałem, że będą, ale nie. Także ich czas działania to jest około 24 godzin bodajże. Wersja 23 z tego roku mają lepsze, bo mają 50 godzin ponad. I mają bodajże jeszcze jeden guziczek, chyba na drugich słuchawkach, gdzie można zmienić sobie tryb słuchania i przejść na przykład na Bluetooth i tak dalej. Ok, na razie sobie położę na boku i przejdziemy zobaczyć, co jest jeszcze w pudełku, co my tutaj dostajemy. Po pierwsze, fajnie jest obronione i tak dalej. Fajnie zagospodarowane miejsce jest w gąbeczce takiej. Tutaj już widzę, że jest kluczyk, ale to zaraz sobie do niego przejdziemy. Tutaj pewnie torebeczka, żeby zabierać gdzieś ze sobą te słuchawki. No dobra, ok. Taka tam basic torebeczka. W sumie nic nadzwyczajnego, tylko zielone te sznureczki. Mamy standardowo instrukcję i tak dalej. No i tutaj mamy instrukcję obsługi ITP, ITD. To tak mówię, nie będziemy się wgłębiać, ale tutaj widzimy już, że jest ładowanie. Niestety jest jeszcze typ B, zamiast USB-C, szkoda. I co nasze guziczki tutaj tak. Zobaczymy sobie tylko E, czy robi coś. Nie, to jest tylko power button. Okej, okay, no to no, tak jak mówię, to nie jest ta wersja najnowsza, ale no, co się spodziewać. Kupiłem te słuchawki za bodajże około 700 zł, także spoko cena jak na słuchawki bezprzewodowe. Okej, okay, tutaj mamy nasz USB. Standardowo, jak to Razer, mają powracane końcówki. No, ładnie, ładny, ładny. To jest, żeby połączyć właśnie wireless do naszego urządzenia, czy tego komputera, czy laptopa. Mamy tam jack, jakbyśmy sobie chcieli podłączyć gdzieś. Mamy również tutaj do ładowania, czyli USB do micro USB. Fajnie też pozłacane, nawet ładowarka. No, to powiem wam, że ciekawie. Ok, no nie będę tutaj otwierał, bo nie ma potrzeby takiej. I co, czy jeszcze coś tutaj mamy? No tak. Ich właśnie główna zaleta tych słuchawek, czyli mikrofon. Mamy tutaj mikrofon, jest on jednokierunkowy, mogę wam to pokazać. Jak widzicie, mikrofon działa z tej strony, a tutaj... Dobra, nieważne. No dobrze. Nic nie mówiłem, wiem, że działa z jednej strony. Z drugiej strony może jest taka opcja w naszym programie Razer Synapse.
bo te sławki, no, nawet was to pewnie nie dziwi, ale Razer Synapse, jak najbardziej, aplikacja na komputerze, żeby sobie podłączyć. I to byłoby na tyle. Tyle w temacie. Koniec unboxingu. Dobra, a więc mamy tutaj słuchaweczki już Razer 2023, Black Sharki Pod Pro, oczywiście bezprzewodowe. I co? I za chwilę, za momenty mam dosłownie opening tych właśnie oto słuchaweczek. Co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć tyle, że nawet testu z mikrofonu 2022 wam nie pokażę, dlatego że ten mikrofon jest po prostu jednak w porównaniu do tych tragiczny. Czyli jeżeli się opłaca kupować 2023, to uważam, że się opłaca. Dlaczego? Co jest na plus w 2023? A więc tak, w 2023 macie m.in. Bluetooth. To jest jedna z opcji, która jest naprawdę konieczna, moim zdaniem. Możecie to podłączyć przez to do Maca na Pro bez problemu, możecie to podłączyć do telefonu. Jeżeli wam ktoś dzwoni podczas waszej rozgrywki czy coś, to wam od razu przełączy z bezprzewodowego przez 2-4 GHz na telefon, żeby odebrać właśnie ten telefon. Co jeszcze? Macie dużo dalszy zasięg tego właśnie łącza. Na przykład używam 2022 i wyszłam tylko z pokoju do chociażby łazienki, która jest obok. No to już wam powiem, że zacinało niezmiernie. Mikrofon również to samo. Zeszłam tylko na piętro na dół do kuchni. Nie było nic, już słychać absolutnie. Pikało tylko, że no nie ma zasięgu. A co z nimi? Z nimi idę do łazienki, nie ma najmniejszego problemu. Schodzę do kuchni na dół, też nie ma problemu. Tam może, jak już trochę dalej pójdę do tej kuchni, to może coś tam lekko od czasu do czasu tam zarwać, ale jest to minimalne mimo wszystko. Także 2023 jak najbardziej się przy tym spisuje. Co macie do tego? Macie przejście między trybami odsłuchu. Czyli naciskacie sobie na guziczek, tak jak to zobaczycie za momencie ten guziczek w unboxingu. Naciskacie sobie i wam przełącza między trybami odsłuchu. Czyli macie na przykład tam na e-sport, macie na zwykły, macie na tryb filmowy, macie na tryb do gry, do muzyki, tryby e-sportowe, czyli do CS-a, do Valoranta, do Call of Duty. Także taki jest ten plus. I co? No to co? No to właściwie jeszcze wam mogę powiedzieć, że macie dużo płynniejsze suwnice. To też zobaczycie na nagraniu, o co mi dokładnie chodzi, ale chodzi między innymi o te właśnie przejścia, żeby po prostu sobie poszerzyć i dopasować do głowy swój kask i pokręto na dźwięk, które tutaj macie również i on ma minus, a zarazem plus, czyli on zgłaśnia i zciszał, ale nie bezpośrednio słuchawki, tylko bezpośrednio dźwięk komputera, czy co tak tam używacie, nie? Czyli na przykład jak macie to na komputerze z Windowsa, no to wam to przyciszy Windowsa, a nie słuchawki. To jest na plus, a zaraz na minus, dlatego na plus, bo jakość dźwięku się psuje, ale za to, no, musicie sobie ustawić tam dobrze wszystkie parametry, wiadomo, w grach i z każdym programem, który tam chcecie oddzielnie sterować. Także co, przechodzimy do otwierania tych oto słuchaweczek, czyli wersja 2023, która się różni, jak widzicie, właśnie logiem Bluetooth. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Logo Bluetooth. I tutaj macie parę tam zmian, które też zobaczycie, jeżeli byście widzieli właśnie pudełeczko. Także uważajcie na to, żeby się nie natknąć na 2022, jeżeli tam zależy na tych właśnie oto parametrach. Dobra, tak jak wam mówiłem, tym razem mamy dobre słuchawki. Mamy już tą wersję z Bluetoothem, czyli wersja 2023 Razer Black Shark V2 Pro. I co, no i również sobie otworzymy. Tym razem jeszcze możemy się upewnić na tyle packagingu, że jest to trochę inaczej wszystko zademonstrowane. Ja wam jeszcze zrobię zdjęcie i wstawię porównanie obu. Tymczasem musimy sobie otworzyć pudełeczko i zobaczymy, co tam mamy w środku. Ok, czyli packaging jest bardzo, ale to bardzo podobny. Mamy tutaj równie dobrze te słuchaweczki, równie dobrze ułożone, fajnie, wygodnie w tej gąbeczce. Zaraz zobaczymy sobie, co się w nich różni. Na razie sobie postawimy tutaj na bok. Mamy tak samo schowany ten klucz w tym samym miejscu. Klucz się jednak troszkę różni. Jak widzicie, jest bardziej kanciaty, jest małe logo Razer, no i jest również pozłacany i tak dalej, tutaj bez różnicy. Następnie tutaj mamy mikrofonik i kabelki. Tym razem różnica malutka jest w unboxingu, bo kabelki są zapakowane w taką torebeczkę, reklamóweczkę, że sobie wyjmiemy z tego. No i różnica kolejna jest to, że mamy USB-C, a nie USB typu micro USB. Ok, to jest pierwszy kabelek, czyli kabelek do połączenia i ładowania. Drugi kabelek jest również zapakowany i jest on kabelkiem z przejściówką, znaczy z przedłużeniem, czyli USB. I tutaj można sobie USB
ponownie włożyć po prostu przedłużenie do kabelka, żeby podłączyć sobie chociażby do komputera na kabel. No i finalnie no, mamy naszą magiczną sól. Nie polecam jej spożywać. Dobra, a co do mikrofonu? To mikrofon, jak widać, jest całkowicie inaczej, bo gąbkę mamy dużo większą niż poprzednie. I mikrofon, jak widzicie, też się różni, dlatego że mamy tutaj siateczkę, jak w profesjonalnych mikrofonach. Tutaj mamy jacka takiego samego, też pozłacany. Dajemy go od razu do właśnie naszych słuchaweczek. I co? I w tym przypadku mikrofon jest dużo lepszy niż w pierwszych, dlatego że no to jest właśnie ta jakość, którą zobaczycie za chwilę na filmiku, w którym będzie test mikrofonu. No, a w pierwszych to jakość była jednak taka sobie. Okej, przy okazji jeszcze wam powiem o jednej rzeczy. To jest dotyczące jednej rzeczy, która się różni między jeszcze poprzednimi, czyli 2022, a tymi, czyli 2023. To tutaj po prostu nie dali torebeczki do przenoszenia tych słuchaweczek. Nie ma tej torebeczki, co jest szkoda, żeby na przykład pochować sobie te kabelki czy coś, ale mimo wszystko no to nie jest duża strata pod względem tego, jakie mamy lepsze właśnie wyposażenie i lepsze możliwości w tych oto słuchaweczkach z tej wersji. Okej, to byłoby na tyle z pudełeczka. Wyjmę wam standardowo to. Aha, dobra, no i papierki, tak? Się leciutko różnią, ale nic specjalnego. Też powinny być standardowo naklejeczki w środku. O, całe czarne są z pozostałymi literkami, fajne. A naklejeczek chyba nie ma. O, dobra, nieważne. Naklejeczki mamy tutaj, standardowe naklejki Razera. Sobie oczyścimy tutaj stanowisko i przechodzimy do słuchaweczek. Także mamy nasze słuchawki. Fajnie, mamy memory foam również jak w poprzednich. I na słuchawkach, i na tym coś lenego. Tutaj widzimy, jak działa sprawnie system nasz do podwyższania i obniżania słuchawek. Już to nie robi się w kasku, jak we wszystkich słuchawkach, tylko właśnie przy słuchawkach. Ok, i tutaj mamy to, co szukałem ostatnio, czyli ten mały guziczek do zmiany trybu, do połączenia Bluetootha i do trybów właśnie mikrofonu, czy tam dźwięku, pod względem właśnie gier, Fortnite'a, CSGO i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy wyciszanie i ponowne włączanie dźwięku, mikrofon oczywiście. Tutaj mamy do wyciszania i do zgłaśniania komputera, bo tutaj ten joystick działa inaczej, ponieważ on zgłaśnia od razu cały system, cały komputer Windows. Nie jest on typowo do słuchawek, tylko właśnie do Windowsa, co też poprawia w pewnym sensie jakość dźwięku, dlatego że nie jest to gainer, po prostu nie jest to gainer do dźwięku. No USB-C, także bardzo wygodne, power on, power off i nasze wejście jack pod mikrofon. Ok, także tak to wygląda i tutaj równie dobrze prześlę wam za momencik test mikrofonu. To co? To byłoby na tyle z unboxingu. Także witam. Teraz nagrywamy sobie ten test mikrofonu tak jak było to obiecane i lecimy z tym. Więc odpalamy sobie nagrywanie. I co? I mamy teraz dźwięk z mikrofonu ze standardowymi parametrami. Tak jak widzicie tutaj mamy wszystko default, wszystko na środku, bez żadnych ulepszeń. Ale odpalimy sobie teraz ulepszenia, czyli normalizacja głosu, dźwięku. I teraz, jak słyszycie, można słyszeć mnie trochę mocniej, tak jak widać to tutaj na wykazie. Odpalimy sobie jeszcze, żeby zobaczyć klarowność głosu. To daje coś takiego, czyli trochę lepsza w teorii jakość mojego głosu. I następnie sobie dodamy mic noise cancellation, czyli jak słyszycie, tutaj już dużo mniej szumu będzie słychać i dźwięków w tle. Ale co jeśli odpalimy wszystkie naraz, to daje nam taki głos, czyli właściwie bardzo spoko. Ja najbardziej proponuję takie parametry, jak tutaj ustawiłem, czyli 50, 45, 15. Czemu 15 tylko, powiecie mi? Ja wam już to pokazuję. Damy sobie to na chociażby 80. Możecie porównać teraz mój głos, o ile dobrze słyszycie cokolwiek. Każde słowa są przycinane, dlatego że ten voice gate jakby w tym momencie jest za bardzo usuwany. Ok, wracamy tutaj na 15. I co? I wchodzimy teraz w mic equalizer, czyli sobie spróbujemy inne tryby mikrofonu. Mamy tak tutaj default, następnie mamy tak zwany mic boost, czyli słyszycie mnie mocniej i z tego co słyszałem wyraźniej, także ten tryb polecam, jest bardzo przyjemny w słuchaniu. Następnie mamy możliwość broadcast, czyli tam do streamingu i tak dalej. Słychać mnie w ten sposób. Jest generalnie bardzo w porządku, można to polecić właśnie do streamowania i tak dalej, do nagrywania live'ów, bardzo przyjemne. I została nam ostatnia opcja, czyli konferencja. Konferencja brzmi w ten sposób, jest to bardziej sfokusowane na naszym dźwięku, żeby nie słyszeć za bardzo cokolwiek z otoczenia i tak dalej.
i żeby była właśnie ta klarowność głosu, przede wszystkim mi się wydaje. No, ten tak średnio bym polecał, jednak Mic Boost czy Broadcast jest najlepsze. I mamy też custom, jeżeli macie swoje jakieś tam ulubione parametry, można sobie odpalić i tutaj można sobie oczywiście wszystko ustawiać jak się chce. Ja tutaj tylko dla testu ustawiłem i słyszycie to coś tragicznego, bo jest to co drugi top, a co drugi zero. Także tak to brzmi, przejdziemy sobie z powrotem na Mic Boost. No i to byłoby na tyle raczej z testu mikrofonu. Jest jeszcze VoiceGate, ale tego nawet wam nie pokazuję, bo nie polecam używać czegoś takiego jak VoiceGate. Po prostu nie krzyczcie w mikrofon, chociaż i tak mi się wydaje, że Discord ma coś takiego, że wam to wyciszy. Okej, okay. Także na tyle by było z tego testu mikrofonu. Okej, okay, także tak jak to widzieliście, jak słyszeliście przede wszystkim, podejście mikrofonu, mikrofon jest naprawdę fajny. Macie dużo opcji w tym właśnie programie Razer Synapse. Macie dużo efektów, macie dużo ulepszeń i tak dalej. Także bardzo fajna sprawa i każdy sobie to ułoży tak, jak właśnie tego chciał. Tak jak dobrze słyszy, tak jak dobrze mi się podoba. Także te słuchaweczki mogę jak najbardziej polecić. A co do parametrów tak dogłębnie jeszcze co, no to wiadomo, macie stronę na internecie, a równie dobrze wam podeślę tutaj w opisie. Tam wam podeślę właściwie to dwa, jeden czy dwa filmiki, żeby sobie porównać też u innych youtuberów, którzy mogą lepiej to zrobić. I macie właśnie wtedy porównanie między 2022 wersją, a między wersją 2023. No, jak najbardziej polecam te słuchaweczki jeszcze raz. Mi się na pewno przydadzą. Także to byłoby na tyle w tym filmiku. Dzięki za oglądanie. Cześć. Peace.